Dzieciaki dzisiaj mają różnego rodzaju dyscypliny. Panie starały się, żeby to były nazwy ściśle związane z Polską. Na przykład wspinamy się na Giewont, wtedy dzieci rzucają piłką do kosza. Mamy reprezentację Polski, czyli wkopują piłkę do bramki, przepływają Wisłę, czyli przechodzą przez tunel. Różne zabawy ogólnorozwojowe. Nam bardzo zależy, żeby dzieci się jednak ruszały, żeby jak najmniej czasu spędzały zamknięte w domach, siedząc przed telewizorem bądź bawiąc się telefonem. Chcemy, żeby dzieciaki zrozumiały, o co chodzi ze sportem, że warto się ruszać, bo nawet przez zwykłą zabawę można kiedyś zostać mistrzem olimpijskim. W tym wieku są dzieciaki, że one nie lubią przegrywać, prawda? Nie wiedzą, że jeden musi wygrać, jeden musi przegrać, wszystkie chciały być wygrane. Natomiast tutaj jest taka idea tej imprezy, żeby wszystkie dzieci wiedziały, że przez to, że biorą w niej czynny udział, wszystkie będą wygrane.